Upały przechodzą przez Europę. Niektórzy mówią nawet, że to, co dzieje się teraz we Francji czy w Wielkiej Brytanii, to katastrofa. Ale są kraje, w których taka sama sytuacja trwa już od wielu lat. Dzień dobry, witajcie w podcaście Świat. Pracujemy właśnie nad nowymi odcinkami, które pokażą się po wakacjach we wrześniu. Ale nie chcemy zostawić Was bez ciekawych treści na lato, kiedy macie zapewne więcej czasu na słuchanie. Dlatego w lipcu i w sierpniu przypomnimy archiwalne odcinki podcastu, które nie dość, że są interesujące, to w dodatku wcale się nie zdezaktualizowały. Oto jeden z takich właśnie odcinków. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata. Istnieje od 11 lat i wciąż jest krajem biednym i targanym wojnami. Powodem są zmiany klimatyczne. To właśnie w Sudanie Południowym na własne oczy można przekonać się, co w praktyce oznacza globalne ocieplenie. Zapraszam Was na odcinek z lipca 2021 roku. Sudan Południowy istnieje zaledwie dekadę, a ma już niemal milion osób, które musiały uciekać z domów. Mieszkałam z mężem na wsi, ale nie było tam jedzenia, a my mieliśmy 7 dzieci. Przez jakiś czas polowaliśmy na zwierzęta. Kiedy rozpętały się walki, przyjechałam z dziećmi tutaj, do obozu. To Madalena, Sudanka, która mieszka teraz w prowizorycznym namiotowisku niedaleko stolicy kraju Dżuby. Konflikt sprawił, że musieliśmy rozdzielić się z mężem. Teraz nie mam z nim kontaktu. Boję się o niego. Nie wiem nawet, czy żyje. Abuk mieszka w tym samym obozie. Jest sama. Wojna zabrała jej całą rodzinę. Mąż i córka zostali zastrzeleni. Teraz kobieta jest liderką lokalnej społeczności w obozie. Życie tutaj jest bardzo ciężkie. Mieszka tutaj bardzo wiele osób na małej przestrzeni. Jeśli pojawi się choroba zakaźna, to większość osób na nią zachoruje. Nikt nie jest w stanie przenieść choć części ludzi do innego obozu, gdzie jest więcej miejsca. Potrzeba nam tutaj dużego betonowego płotu. Chodzi o to, by chronić się przed złodziejami, bo w nocy przychodzą tu ludzie z zewnątrz. Biją dzieci, plądrują namioty, a zdarzają się nawet gwałty. I nikt nie wie, co to za ludzie. Przesiedleni przez walki Sudańczycy to jednak tylko niewielka część rzeczywistości najmłodszego kraju świata. They've been described as the worst rains in living memory. Homes and property across South Sudan. W połowie 2020 roku nad Sudan Południowy nadciągnęły ulewne deszcze, jakich mieszkańcy nie widzieli od kilku dekad. To miasto Ganiel na północy kraju. Położone w rejonie Nilu jest otoczone bagnami, a dostać tam można się jedynie łódką lub samolotem. Liczy, czy też liczyło 40 tysięcy mieszkańców i jeszcze niedawno nazywane było oazą spokoju. Mam 48 lat, ale odkąd żyję, nie widziałem jeszcze takiej powodzi. Tutaj w Ganiel coś takiego nigdy się nie zdarzyło. Jeśli takie powodzie będą nadchodzić częściej, to nikt już tutaj nie będzie mieszkał. Pada nieprzerwanie od maja. Tu za mną widać nasze lokalne biura, ale wszystkie są całkowicie zalane. Utopiły się wszystkie krowy i wszystkie owce. Wszyscy cierpią. Każdy przeniósł się w domach na wyższe piętro. Nie mamy nawet jak stąd uciec. To James, jeden z lokalnych liderów z całkowicie zalanego miasteczka. Większość jego mieszkańców straciła i tak niewielki dorobek całego życia.
W czerwcu zaczęliśmy siać, a w lipcu widzieliśmy, że wszystko kiełkuje, ale przyszły deszcze i zniszczyły wszystko. Straciliśmy narzędzia, pościel, nawet nasze kartki żywnościowe zostały zmyte przez wodę. Krowy czy kozy, wszystko zginęło. Znaleźliśmy w końcu schronienie, ale nie mamy nic. Kiedy chcemy coś ugotować, pożyczamy garnki od sąsiadów, gotujemy i oddajemy im. Mówi Mary, kobieta, która już przed gigantycznymi powodziami musiała uciekać z innego regionu Sudanu Południowego. Sytuacja na miejscu była na tyle trudna, że pomóc nie były w stanie nawet duże międzynarodowe organizacje, takie jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Z początku chcieliśmy pomóc tylko mieszkańcom Ganiel, bo to miasto leży na brzegu rzeki. Ale kiedy we wrześniu powodzie były jeszcze większe i objęły cały powiat, musieliśmy rozszerzyć nasze działania do wszystkich 10 regionów. Mówi Chuar Maker z lokalnego oddziału Czerwonego Krzyża. Powódź zabiła zwierzęta, zniszczyła uprawy i zabrała ludziom pracę. Tym samym przyniosła głód. Jemy raz dziennie, zazwyczaj tylko mieszankę z kukurydzy. Jeśli uda nam się zebrać wystarczająco dużo roślin, a zbiory nie zostaną zniszczone, możemy jeść dwa razy dziennie. Cały czas żyjemy w poczuciu zagrożenia. Na przykład raz zdarzyła się powódź, która zniszczyła wszystkie uprawy. Jedynie ci, którzy zasiali pola wystarczająco wcześnie, mieli zbiory. Natomiast kto się spóźnił, został z niczym. Mówi Awar ze wsi Kalmarek. Według Światowego Programu Żywienia po ostatnich ulewach i zniszczeniach 60% mieszkańców Sudanu Południowego stanęło w obliczu głodu. A to dopiero początek, bo kolejne powodzie spodziewane są aż do jesieni tego roku. Sudan Południowy jest najmłodszym krajem świata. Dekadę temu zdominowane przez chrześcijan południe ówczesnego Sudanu oderwało się od muzułmańskiej północy. Od tego czasu nie ma jednak miesiąca, aby w kraju nie toczyły się walki etniczne czy walki o dostęp do surowców lub jedzenia. Mieszkańcy przeżywają też klimatyczny roller coaster. Mają na przemian suszę i powodzie. Patrząc z perspektywy, jak się wschodnia Afryka rozwija, to niewątpliwie południowy Sudan jest teraz w najgorszej sytuacji. Ten kraj jest, wszystko jest na początku. Mówi ksiądz Waldemar Jonatowski, polski misjonarz i salezjanin, który pracuje w stolicy Sudanu Południowego i współpracuje z Polską Akcją Humanitarną. W efekcie wszechobecna bieda, konflikty i katastrofy naturalne spowodowały, że za granicę uciekło 2,5 miliona osób, a ostatnie powodzie wygnały z domów niemal milion ludzi. Najmłodsze państwo świata żyje teraz głównie dzięki międzynarodowej pomocy, w tym tej z Polski. Zespoły są na miejscu i pomagają ludziom przetrwać ten najtrudniejszy czas. Od kilku lat w Sudanie Południowym działa Polska Akcja Humanitarna. Organizacja zajmuje się tam swoim flagowym programem, czyli wodą. Zarówno buduje studnie z czystą wodą, stacje sanitarne, jak i pomaga w poprawie warunków higienicznych. Studnia jest wybawieniem. Nie musimy chodzić daleko, aby czerpać wodę. Nie musimy pić wody, która nie jest bezpieczna, jest zanieczyszczona i wywołuje choroby. Ta studnia naprawdę nas uratowała. Mówi Mary, mieszkanka jednej z wiosek, gdzie Pach wybudowała studnię. W Sudanie Południowym mniej niż połowa ludności ma dostęp do bezpiecznej wody. Dodaje rzecznik Pach Rafał Grzelewski. Dlatego apelujemy o wsparcie naszych działań pomocowych na specjalnej stronie internetowej Suche Fakty pisane razem pach.org.pl są wszystkie informacje, jak można nas wesprzeć. Mimo milionów dolarów, które płyną z całego świata, sytuacja Sudańczyków z południa nie zmienia się. Żyją w ciągłym strachu, bo powodzie, bo mnożą się choroby. Gdy nasza studnia była zepsuta, czerpaliśmy wodę z innej studni, tam wyżej. A gdy i ta się zepsuła, musieliśmy chodzić nad rzekę i z niej czerpać wodę. To nie było bezpieczne, bo było w niej wiele bakterii. Tyfus był u nas powszechny. Ja sama byłam chora, miałam biegunkę i gorączkę.
Mówi Mary z wioski ze studnią Polskiej Akcji Humanitarnej. Głód, choroby i bieda powodują jeszcze jedno – przemoc. Spalili tutaj wszystko. Zabrali nawet kurczaki i kozy. Wszystko. Tak John z wioski w centralnej części kraju opisuje w rozmowie z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża moment, gdy na jego wioskę napadła uzbrojona grupa mężczyzn. Uciekliśmy do buszu. Tam się ukryliśmy. Było ciężko. Jedliśmy liście i owoce, które znaleźliśmy. Ludzie dostawali malarii, a kobietami w ciąży nie miał się kto zająć. Rodziły tam, gdzie były. Dzieci umierały po porodzie, bo były chore. Wszędzie był tyfus. Rada Praw Człowieka ONZ szacuje, że poziom przemocy w Sudanie Południowym jest obecnie najwyższy od 8 lat. W kraju panuje bezprawie, a na porządku dziennym są ataki na wioski, nawet przez kilkunastotysięczne grupy uzbrojonych napastników. Nigdzie nie można wyjechać, wszędzie security. Mówi ksiądz Waldemar Jonatowski. Wszędzie tutaj, nawet jak idziemy na parafię, to jeden checkpost, drugi checkpost, za każdym razem no, patrzy się na nas troszkę dziwnie. Żeby uświadomić sobie, jak wielkim zagrożeniem są zmiany klimatyczne w Sudanie Południowym, wystarczy sięgnąć po podstawowe statystyki ONZ. W całym regionie Rogu Afryki od 2015 roku sezony deszczowe nie produkują już wystarczającej ilości wody, a potężne susze w 2017 i 2019 roku niszczyły hektary upraw i zagroziły 6,5 milionom dzieci. Szacunki ONZ mówią, że w 2040 roku co czwarte dziecko w regionie będzie żyło w ekstremalnie trudnych warunkach. Dzisiejsi młodzi ludzie z trudem wierzą w dobrą przyszłość. Well, young people are suffering with a lot of things. Młodzi ludzie cierpią z wielu powodów, ale główne problemy są dwa. Po pierwsze, brak bezpieczeństwa, po drugie, służba zdrowia. Jeśli porozmawiasz z moimi kolegami, to usłyszysz, że ludzie są wystraszeni, że się boją. Nie mogę iść na spacer do buszu, bo się boję, więc nie mogę robić tego, na co mam ochotę, bo boję się o życie. Mówi Felix, nastoletni uczeń, który równocześnie bardzo chce zostać farmaceutą, bo jak mówi, chce uwolnić Sudan od malarii. Jego koleżanka, 17-letnia Margaret, także uważa, że przyszłość kraju jest w rękach młodych. Chce wyjechać na studia do USA, ale potem wrócić do ojczyzny. Chcę zostać lekarzem. Gdy już skończę studia w Ameryce, chcę wrócić do Sudanu Południowego, by wykorzystać wiedzę, którą zdobędę. Wszystko bowiem zaczyna się w domu. Jeśli ja wrócę, zmotywuję kolejnych i może pójdziemy jakoś do przodu. I to właśnie praca zespołowa Sudańczyków, ale i świata, wydaje się być jedynym ratunkiem dla najmłodszego kraju na kuli ziemskiej. My, jako dając podstawy techniczne tej młodzieży, mamy szansę coś zbudować. Zbudować jakąś przyszłość. I dzięki temu, że jesteśmy zaangażowani troszkę w stworzenie pewnych struktur technicznych w całym kraju, dzięki temu ten kraj ma szansę może nie jeszcze doścignąć w następnych 10 latach Kenię, ale ma szansę być pewnym partnerem. Ale na razie przez następne 10 lat myślę, że jeszcze ciągle będzie potrzebował pomocy, pomocy i pomocy. Przypominam, że słuchacie archiwalnego odcinka podcastu Świat z lipca 2021 roku. Opowiadam Wam o tym, jak wygląda najmłodsze państwo świata, czyli Sudan Południowy, kraj najmocniej w Afryce dotknięty globalnym ociepleniem. To jest podcast Świat. Gościem podcastu Świat jest dzisiaj Natalia Ojewska, polska dziennikarka, z którą rozmawiam w Warszawie, ale która właśnie po 3 miesiącach pobytu wróciła z Sudanu Południowego. Cześć. Witaj. Ty w swoim życiu miałaś okazję podróżować po Afryce wielokrotnie. W Sudanie Południowym byłaś po raz pierwszy. Jak wylądowałaś, to co rzuciło ci się w oczy?
co było inne niż gdzie indziej w Afryce? Wydaje mi się, że Dżuba, w której wylądowałam, ma dość podobną dynamikę do pozostałych głównych miast, w których przebywałam, czy jest to Nairobi, czy Kampala, czy Kigali. Czyli dość duży ruch uliczny, ryneczki uliczne, gwar, harmider, więc na pierwszy rzut oka naprawdę nie odczuwa się jakiejś znaczącej różnicy. Zwykłe afrykańskie miasto, gdzie jest dużo hałasu, dużo dźwięku, duże zamieszanie, tak? Dokładnie tak. Są kozy, są krowy, są wszystkie znane mi już z innych miejsc w Afryce Wschodniej dźwięki, także dynamika jest bardzo podobna. A jeśli chodzi o tych Sudańczyków, których spotkałaś na swojej drodze, było coś takiego, o czym oni najchętniej ci opowiadali? Powtarzał się jakiś taki wątek przewodni w tych rozmowach? Wydaje mi się, że tak, że motywem przewodnim jest kwestia pokoju, ponieważ od czasów niepodległości Sudan Południowy jest ciągle w stanie konfliktu. I wydaje mi się, że wśród lokalnej ludności jest taka ogromna potrzeba stabilizacji, aby obserwować ten kraj, jak tworzona jest infrastruktura, jak powstają szkoły, gdzie jest regularny dostęp do sprawnie funkcjonującej służby zdrowia. Każdy czeka już na to, aby kraj mógł pójść do przodu, aby broń mogła zostać spokojnie skonfiskowana i aby po prostu rozpocząć to życie, o którym oni marzyli przed niepodległością. A jak w takim razie wygląda na co dzień takie życie w czasie walk, w czasie ciągłych porachunków? Napięcie. Napięcie jest wszechobecne, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o wioskach, które są odcięte od dużych miast, ponieważ nie ma dróg w południowym Sudanie. Są tylko uklepane, zwykłe, piaszczysto-ziemiste drogi, po których można jechać autem tylko w porze suchej. Więc jest lęk, że być może dzisiaj w nocy, i również rozmawiałam z takimi osobami, po prostu znienacka przychodzi atak. I wówczas to, co się dzieje, to jest masowa ucieczka z wioski. Więc to jest taka codzienność. Plus oczywiście w sytuacji, gdy rzeczywiście ktoś zostanie ranny w takim ataku, czy jest to kradzież krów, czy mówimy tutaj ataku na jakiś konwój, na samochody gdzieś na drogach, no to jak następnie wygląda transport na przykład do najbliższego szpitala? Te krowy, o których wspomniałaś, są ważne, prawda? To jest bardzo cenny łup. Krowy są wszechobecne w Sudanie Południowym. Wydaje mi się, że można by je określić jako taką walutę. Krowami opłaca się posag za pannę młodą. A więc każdy młody mężczyzna, któremu marzy się małżonka, musi takie krowy posiadać, jego najbliższa rodzina także. W momencie, gdy ich nie ma, to te krowy się po prostu kradnie. Gdy krowy zostaną ukradzone, ci, którzy je stracili wcześniej czy później, dokonują rewanżu. Więc jest to taki dość zamknięty cykl przemocy, który trwa w tym kraju od dekad i pogłębia istniejący kryzys humanitarny i biedę. Jak już wspomnieliśmy, ty byłaś w różnych miejscach w Afryce, byłaś w Ugandzie, byłaś w Rwandzie. Jak porównasz sobie to swoje życie 3-miesięczne tam w Sudanie Południowym, jak ono wyglądało w porównaniu z tym czasem, który przeżyłaś choćby w Rwandzie czy właśnie w Ugandzie? Wydaje mi się, że każdy z tych krajów rzeczywiście jest zupełnie inny. Gdy myślę o Sudanie Południowym, to co było dla mnie chyba taką największą wartością, była możliwość podróżowania po kraju w konwojach i podjęcie tej próby zrozumienia tego, co jest przyczyną właśnie tych konfliktów. Natomiast no, z pewnością brakowało mi tych elementów, które mam zawsze na co dzień, czy jest to Uganda, czy Rwanda, czy Kenia, czyli możliwość swobodnego poruszania się po ulicy, dokonania zakupu na ryneczku samodzielnie. W Sudanie Południowym ze względów bezpieczeństwa i no, dość napiętej sytuacji nie miałam tej możliwości, więc tego mi brakowało na pewno. Takie życie w zamknięciu de facto przez 3 miesiące potrafi być jednak męczące, czy nie do końca? Czy przyzwyczaiłaś się do czegoś takiego w warunkach tamtejszych właśnie? Wydaje mi się, że troszeczkę pół na pół. W sensie w którymś momencie można się do tego przyzwyczaić, aczkolwiek nawet podróżowanie w konwojach, nigdy nie siedzi się w tym konwoju bardzo swobodnie. Kamizelka kuloodporna, hełm zawsze leżą pod nogami, ponieważ niestety ryzyka są wszechobecne. Ale wydaje mi się, że no na pewno w którymś momencie potrzebna jest krótka przerwa, aby się zresetować i potem można wrócić. Chciałem na koniec zadać pytanie, czy chcesz tam wrócić? Rozumiem, żeby odpowiedź właśnie padła. Zdecydowanie tak. Dzięki wielkie. Natalia Ojewska, polska dziennikarka, która wróciła po 3 miesiącach w Sudanie Południowym, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ogromnie. To był archiwalny odcinek podcastu Świat z lipca 2021 roku. Za tydzień kolejny z najciekawszych odcinków ubiegłego sezonu. Szukajcie nas co środę na aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube.
Przypominam też, że w każdą niedzielę wieczorem właśnie na YouTube wpada nowy film z wakacyjnego cyklu podróżniczego Bucket List, w którym zabieram Was do znanych miejsc, ale opowiadam o mniej znanych atrakcjach. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i włączcie sobie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Teraz to już wszystko. W tym odcinku czytali Magdalena Skajewska i Paweł Mytlewski, a za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.